Witajcie kochani na wdzięcznym sercu. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym podsumowaniem tygodnia, bo kolejny tydzień był dla mnie wyjątkowy. I dzisiaj powiem Wam o moim doświadczeniu Bożej mocy podczas spotkania z Ojcem Baszoborą i o tym, jak Słowo Boże urzeczywistniło się w moim życiu właśnie w tym tygodniu. Zapraszam. Więc tak, to był rzeczywiście wyjątkowy tydzień, tak jak poprzedni, kiedy byłam na strefie mocy w Sopocie z Witkiem i Sylwią Wilk i mówiłam Wam o tym, jak doświadczyłam Boga, który chce dawać i chce jak najwięcej dla mnie robić. A w tym tygodniu doświadczyłam Boga, który jest dostępny i przychodzi w zupełnie zwyczajnych momentach. I rekolekcje z Ojcem Baszoborą były jednodniowe, już w poniedziałek w Gdańsku, więc ja po prostu w ten nowy tydzień od razu wkroczyłam z Bożą mocą i widzę, że po prostu to doświadczenie wiary, które tam miałam i w ogóle tą lekcję wiary, której też nam udzielał Ojciec Baszobora, bo widać, jak bardzo zależało jemu na tym, żebyśmy my uczyli się modlić sami i żebyśmy my po prostu bezpośrednio byli w kontakcie z Panem Bogiem, to potem właśnie to wszystko rzutowało na resztę dni w tym tygodniu i na tym, co się działo. I powiem Wam, że w ogóle już przed jeszcze rekolekcjami miałam taką wyjątkową okazję, żeby spotkać Ojca Baszoborę tak bardzo blisko. Minęliśmy się ramię w ramię. Wcześniej to go tylko widziałam na żywo jako takiego małego ludzika na Jezusie na stadionie w Warszawie, jak tam gdzieś siedziałam na trybunach i patrzyłam na płytę z daleka. A tutaj zobaczyłam go tak bardzo, bardzo blisko, w takiej zwyczajnej ludzkiej sytuacji, gdy szedł w jakiejś kurtce z plecakiem w ręku, w ogromnym deszczu, nie miał parasola, więc był skrzywiony, bo padało jemu na twarz. I dosłownie chwilę później zaczęły się rekolekcje i modliliśmy się razem z Ojcem Baszoborą o uzdrowienie. I dla mnie to już wtedy było takie niesamowite doświadczenie, że Bóg jest dostępny i że za każdym razem, kiedy ja przywołuję Jego moc, Jego chwałę, Jego uzdrowienie, to rzeczywiście ma miejsce w moim życiu, to się dzieje we mnie, ja mogę z tego korzystać. W ogóle Ojciec Baszobora wielokrotnie podczas tamtego dnia dawał nam właśnie okazję do modlitwy i do wzywania Bożej mocy. Mimo że główna modlitwa o uzdrowienie była zaplanowana po mszy świętej, dopiero tak pod wieczór, to my naprawdę wiele, wiele razy się modliliśmy. On tak nas po prostu motywował, pobudzał do takiej żywej wiary i ciągle mówił: wysoko podnieście ręce, nie jedna ręka, dwie ręce, i to wysoko, powołując się na biblijną historię Mojżesza. I właśnie mówił o tym, że Bóg widzi teraz naszą wiarę. Że Bóg widzi naszą wiarę. I już na samym początku właśnie tych rekolekcji miałam okazję zobaczyć kobietę, która podeszła do ołtarza o kuli i kiedy ojciec John ją zobaczył, to z taką ogromną wiarą powiedział: zostaw tą kulę i idź. Tak po prostu. I to było takie piękne, bo to wcale nie było po jakichś nie wiadomo jak długich modlitwach. To nie było dlatego, że on tam gdzieś osobiście ją omadlał i kładł na nią ręce, tylko po prostu ją zobaczył i był przekonany o tym, że Bóg chce uzdrawiać i że Bóg teraz będzie to w niej czynił. I widziałam, jak nie tylko ja jestem poruszona w kościele, widziałam zaszklone oczy wielu i widziałam też, jak bardzo poruszona była właśnie ta kobieta, która w tamtym momencie musiała zrobić dosłownie krok wiary i zaryzykować. Zrobiła to i na naszych oczach, bez kuli, przechadzała się wzdłuż ołtarza. Kiedy potem po kilku godzinach widziałam ją gdzieś w tłumie, nie widziałam, żeby miała kulę, więc chwała Panu za to, co robi. Często uzdrowienie jest procesem. Widziałam, że na razie szła tak bardzo ostrożnie i powoli. Ale wierzę, że Pan Bóg dokończy to, co w niej zaczął. I ja też podczas tej modlitwy
miałam takie doświadczenie Ducha Świętego, który przychodził do mnie w takim mocnym drżeniu ramion, którego nigdy wcześniej nie miałam. Widziałam, że On coś zaczyna we mnie robić i wierzę, że On to będzie też dokańczał. Na razie z owoców, które już teraz tak bardzo wyraźnie widzę i którymi dzisiaj się z Wami podzielę, to są niesamowite owoce finansowe, dlatego że oprócz tego, że na tych rekolekcjach modliłam się o uzdrowienie, modliłam się też o przełom finansowy. W ostatnich dniach widziałam, jak po prostu piętrzą się różne wydatki, różne opłaty, które na mnie czekają. I tu nie tylko chodzi o potrzeby związane z wyjazdem do siostry Nuli na nagrania czy nowy telefon, ale również takie różne prywatne sprawy, jak właśnie rachunki. I wiedziałam, że to nie są małe pieniądze, że teraz się trochę spraw skumulowało i że naprawdę wołam o przełom finansowy, a nie o tylko jakieś pojedyncze wsparcie. I właśnie tego dnia czytaliśmy w liturgii słowa Psalm 34. Tam przeczytałam taki niesamowity werset, który od razu mnie poruszył. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. I ja się bardzo mocno złapałam tych słów. Ja w ogóle po strefie mocy w Sopocie, gdzie widziałam, że Witek Wilk naprawdę jest wykonawcą Słowa Bożego, zapragnęłam też być wykonawcą Słowa, żeby ono się urzeczywistniało w moim życiu. A wiem, że żeby tak się działo, ja muszę brać je na serio. I ja wzięłam naprawdę na serio to Słowo i ja je ogłaszałam nad moim życiem podczas tych rekolekcji i potem jeszcze w kolejnych dniach. I wiedziałam, po prostu wierzyłam w to głęboko, że to jest kwestią czasu, jak zostanę wysłuchana. I zostałam wysłuchana bardzo szybko, bo już na drugi dzień po rekolekcjach, potem na trzeci i w czwartym dniu, bo to wsparcie napływało codziennie, po prostu przyszedł taki przełom finansowy i tak ogromne wsparcie, jakiego jeszcze sobie no, nie przypominam, żeby do tej pory takie wsparcie miało miejsce. Więc dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim osobom, którym Bóg poruszył serce. Bo naprawdę, kochani, jesteście dla mnie znakiem żywego Boga, już niektórym z Was to też pisałam. To jest coś niesamowitego. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy jesteście w ogóle podatni na natchnienia od Boga, czy w ogóle Bóg działa w waszym życiu, no to niech to świadectwo będzie dla was potwierdzeniem i umocnieniem, że tak właśnie jest. Bo jesteście narzędziami w rękach Boga, bo Bóg musiał was poruszyć, żeby rzeczywiście odpowiedzieć na moje modlitwy właśnie w tym czasie, kiedy tak bardzo mocno wołałam i kiedy to słowo mnie tak poruszyło i Bóg posłużył się wami, żeby to słowo mogło wykonać się w moim życiu, wykonać się tutaj na Wdzięcznym Sercu, więc chwała Panu za to, co zrobił. I modlimy się o więcej, żeby rzeczywiście te wszystkie sprawy, które obecnie są aktualne, jak nowy telefon, jak wyjazd do siostry Nuli, żeby zostały całkowicie opłacone na Bożą chwałę i w imię Jezusa Chrystusa. Bo Panie, Ty chcesz zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Nie tylko nie zabraknie tego, co najbardziej podstawowe i potrzebne, ale wszystkiego, czego potrzebujesz. Więc to jest może dzisiaj słowo również do Ciebie. Może Tobie dzisiaj czegoś brakuje. Może nie są to sprawy finansowe, może jakiekolwiek materialne, może potrzebujesz jakiejś pomocy. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Ja rzeczywiście skupiłam się na tym, żeby Jemu służyć i codziennie wykonywać zadania, które mi przydziela. Szukałam Go i dlatego to słowo też mogło się wypełnić w moim życiu. Więc tym się chciałam z Wami podzielić. I też miałam taki niesamowity moment a propos tego, że wołałam i chcę wołać dalej o więcej, że właśnie ojciec Baszobora nas tak bardzo zachęcał do tego, żebyśmy wołali. Za każdym razem, kiedy wołamy, to przywołujemy Bożą moc i Bożą chwałę tutaj na ziemię. Za każdym razem. Dlatego to jest takie niesamowite, że Bóg jest dostępny, że możemy każdy zwyczajny moment sprawić, by był wyjątkowy i by był tym momentem naszego doświadczenia Bożej mocy. I właśnie miałam też taki moment, kiedy podczas adoracji już ojciec Baszobora wziął monstrancję i przechadzał się z nią
po całym kościele między ludźmi i wyjątkowo długo stanął nade mną. Nie wiem, może miał jakieś poznanie, że ma się modlić nade mną dłużej. Może ja potrzebuję dłużej tego spotkania twarzą twarz z Bogiem. Ja wtedy rzeczywiście miałam doświadczenie takiej bliskości żywego Boga. I modliłam się. On widział, że ja się modlę po moim ruchu ust i w pewnym momencie powiedział na cały kościół, i to też na cały kościół przetłumaczyła potem pani tłumacz, że wołaj, módl się teraz do Boga sam. I tak bardzo nas motywował, żebyśmy właśnie to my sami się modlili. I rzeczywiście jesteśmy dla Boga widoczni, jesteśmy przez Boga słyszalni i usłyszani za każdym razem, gdy mówimy do Niego. I chcę dzisiaj właśnie Tobie tą dobrą nowinę zanieść, że tak właśnie jest, że Ty możesz wołać. I my teraz też, Panie, wołamy i prosimy Ciebie o to, żeby teraz zeszła na ziemię Twoja moc, Twoja chwała i Twoje uzdrowienie, żeby one zeszły do naszego życia, do naszych historii, do wszystkich trudnych spraw. Działaj, Panie. My wołamy, wołamy z głębi naszych serc, wołamy, bo Ty nas słyszysz i możemy normalnie do Ciebie mówić. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem bliskim. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem dostępnym. Dziękujemy Ci, że jesteś zawsze na czas, że jesteś Bogiem czynu i od razu przechodzisz do czynu, gdy słyszysz nasze prośby. Dziękujemy Ci za to, Panie. Ty przymnażaj teraz naszej wiary, przymnażaj naszej ufności. Daj nam skupić się po prostu na Tobie i tak powierzyć się w Twoje ręce, nie skupiać się na nas samych. Odrzuć teraz myśli o tym, jak się modlisz, ile masz wiary, czy na pewno ufasz. Odrzuć to i po prostu powierz się Jemu. A On będzie działał. Działaj, Panie. Wyciągnij swoje ręce do góry i wołaj. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, działaj. Działaj z mocą. Twoja moc jest cały czas dostępna. Cały czas do wykorzystania przez nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Wszystkie sprawy. Nazywaj teraz te sprawy po imieniu. Dokładnie przywołuj Boga do tego, co jest dla Ciebie ważne. Bądź konkretny, mów Jemu o wszystkim. Mów Jemu o wszystkim. Powierzaj teraz Bogu wszystkie rzeczy. To prosimy, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Możesz dalej się modlić, ja dla umocnienia Twojej wiary powiem taką jedną rzecz, która mi się teraz przypomniała. O tym, jak też właśnie wśród tych wielu okazji tamtego dnia do modlitwy z wiarą o uzdrowienie. Była też modlitwa wiernych podczas mszy świętej. I właśnie wtedy, jak zazwyczaj jestem przyzwyczajona, że po prostu modlę się według tego, jakie intencje czyta ksiądz z kartki, to wtedy ojciec Baszobora powiedział, żebyśmy my teraz złożyli Panu Bogu wszystkie nasze intencje. Że to jest ten czas właśnie, w którym mamy wołać w naszych sprawach dorośli, o to wszystko, co jest dla nich ciężarem, o to wszystko, na czym im zależy. Dzieci mają modlić się o zabawki, które chciałyby mieć. Więc zobaczyłam wtedy Boga bliskiego, Boga, który naprawdę jest blisko wszystkich naszych spraw i chce, żebyśmy z Nim o nich rozmawiali. Więc Ty też teraz, kiedy się modlisz, to nazywaj wszystko po imieniu i nie wstydź się mówić Bogu o błahych sprawach, prosić o pomoc w takich rzeczach, które może wydają Ci się głupie. Panie, my powierzamy Tobie te wszystkie sprawy bez wyjątku. Na Twoją chwałę i w Twoje imię. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie, za to, że dotrwaliście do końca, za te nasze ostatnie live'y. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom wdzięcznego serca. Dziękuję za to, że jesteście.
Niech dalej Pan Bóg działa również tutaj na wdzięcznym sercu. Niech Jego moc też tutaj się wylewa. Bardzo tego potrzebujemy, byśmy mogli iść dalej, nieść Boga do kolejnych osób, by cała nasza służba wynikała właśnie z doświadczenia żywego Boga. Panie, dawaj nam też takie doświadczenie tutaj na wdzięcznym sercu. Dawaj nam to, Panie. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Be grateful. No i do zobaczenia już na